Cześć, witajcie moi drodzy. Jestem Jędrek 85, razem ze mną jest GC. Hej. A to jest 56 odcinek naszej wspólnej serii z gry The Sims 4. Trochę oczywiście znowu nie było odcinków. No tak, GC miał problemy z głosem. No, trochę mi się zachorowało. Tak, a tymczasem w naszych Simsach mamy poniedziałek. Come on. Jesteśmy świeżo po aktualizacji marcowej. Także szukamy dwóch nowych pisanek dzisiaj. Tak, dokładnie. I babki, która daje nową roślinkę. A tego ci nie mówiłam. A widzisz, tego mi nie mówiłaś. Dobra, Anastazja. Czas wstać. Troszeczkę się pozmieniało. To znaczy, no na pewno jak widzicie na ikonkach, Steve i Julia mają nowe fryzury. W końcu udało mi się Jędrka namówić, żeby zmienić Steve'owi fryzurę. No tak właśnie, otwórz. Co tam możesz zjeść? No, chyba musisz trochę przewinąć w dół pasek. Aha, come on. Jajka na toście. Dobra, weź porcję. Oni jeszcze długo jeszcze? Zobacz no tam na te potrzeby. No moment, zaraz będę patrzył na potrzeby. I teraz otwórz. No, Dobra. jajka na toście są jedne, więc nie bierz jajek na toście dla Mikołaja. Dobra, Mikołaj, ty tego nie bierz. Otwórz. To ty zjedz ryba z frytkami. Tak, idealne. W ogóle to musimy troszeczkę odchudzić nasze dzieciaczki, bo za 6 dni mają urodziny i ja nie chcę, żeby były grubasami. Przynajmniej Anastazja. Dobra, teraz tak. Steve też Ty. jest głodny. Dobra, bo ja teraz. Aha. Ale Tak, on ma on dopiero za wolne. 3 dni. A Julia dzisiaj też ma wolne. Oj, oj. Julia, chyba potrzebujesz. Weź ją do podprysznicy też. A czy najpierw to niech skorzysta, a potem podprysznic. Dobra, skorzystaj i weź prysznic. A Steve, bo on jest ekstra wyczesany w gotowaniu, to niech coś gotuje. Dobra. Ale w sumie. Aha, nie, dobra, on takich problemów nie ma. Więc, gotuj. A co ty możesz ugotować? Co ty możesz ugotować, mój drogi? No weź no tam na sam dół zjedz, No a nie dobra. jakiś taki na drugi poziom. Dobra. Dobra, Kilka zapiekanka. z tuńczykiem, niech będzie. Na 4 osoby. Dla rodziny Dla zrób. rodziny, okej. By nie było znowu aż tak dużo tego jedzenia. No oczywiście Mikołaj poszedł chyba do piwnicy po jedzenie. No tak mniej więcej. O, come on. Przyspieszmy troszeczkę. Dzieciaki, bo wy. No właśnie, do szkoły. Mikołaj oczywiście się spóźni. Dobra, niech sobie zje. No, poczta doręczona, to niech Julia jeszcze weźmie pocztę. Okej, tutaj coś się da z tym jakoś tak? Nie, zgasić, tylko trzeba krzyżykiem. No dobra. No co ty tak przyspieszasz? Oj. Zbytnio się rozpędziłem. O Jezu, O, ale tak stać szybko. ich na rachunki. Tak, Julia jeszcze pozmieniała fryzurę, tak jak mówiłam, pozmienialiśmy im trochę stroje. Mikołaj dryknął do szkoły. O, ten się popisuje. Troszeczkę nam się zmieniło, nie wiem, właśnie, bo nie pamiętam, bo dawno robiłam przemeblowanie. Na pewno nam kasy ubyło i zmniejszyłam z powrotem telewizor. Steve. Niech zje sobie. Weź porcję. Julia też. Julia, weź porcję. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. O, Steve ma nowy ubiór. No to jest taka nie swoja, no bo głodna. Głodna to nie swoja. Wygłodzona. Steve. A, no Poszedł tak, na sobie na silnego. świeże powietrze jeść. Weź od razu Julię, żeby też usiadła naprzeciwko niego.
No to usiądź tutaj, Julia. Przepraszamy za odgłosy. Nie wiem, czy ty słyszysz, bo słuchawki masz na uszach. Tak, słyszę bardzo dokładnie. Mam nadzieję, że nie będzie tego bardzo słychać na nagraniu. A potem oni mają obydwoje wolne, tak? To weźmiemy i wyślemy do parku. Może tam znajdziemy tą kobitkę nową. Bo to trzeba nową kobitkę znaleźć, żeby nam dała to owoce. Dobra, ja już wiem. No pewnie zjedzą sobie spokojnie, a ty... O, Julia ma taką ładną sukieneczkę. Oj, chyba... Dobra. Pokomunikowałem tak, żeby tego nie było słychać. Siedzieliśmy przez tyle czasu i nie było nic. Teraz zaczęliśmy nagrywać, oni zaczęli wiercić. Standardowo. Dobra, to wy sobie pogadajcie przy okazji jeszcze tutaj. To jest krzaczor do Barabara. Nie wiem, czy robiliśmy w poprzednim odcinku. Nie pamiętam, kurczę, że my robiliśmy w poprzednim odcinku. Nie, krzaku jeszcze nie. Chyba nie schowałeś. Albo schowałeś? Schowałem. Udało się. Udało się schować. W ogóle to ogród. No. Przecież nie, dobre są. Bo nie jest tak źle. Jeszcze nie latają muchy. Co to za ruda idzie tam? Gdzie? O, tu szło. Kaliente pewnie. No oczywiście. Dobra, myślałam, że to ta nowa. Ale ta nowa chyba jest gdzieś pokazana. No. Troszeczkę im się ogród zmienił, nie wiem, czy to było w poprzednim odcinku. No to coś tam pokazywaliśmy. Zasłoniliśmy trochę lunetę drzewem. Steve, zacząłeś jeść wcześniej. No i oczywiście sierota zjadł później. Zresztą to się pewnie delektuje. No, Julia? No, co z tym zrobić? O, proszę, zanim do zmywarki. No tak, tak, właśnie. Musiał jeszcze. Co lata? O co on tam ma z Julią? No, weź to z kasy, już nie jakieś błędy. Teraz... Weź ją pocałuj. Więcej opcji. Romantyczne. Policzek. Julia, od kiedy ty malujesz? Ty nie malujesz. A on niech jej zrobi zdjęcie, tylko zmień tło na jakieś ładniejsze. No, ustaw tło. Otoczenie weź. Teraz niech zrób zdjęcie Julii. Zrób zdjęcie. Julii. Julia ci daje róże. Ty powinieneś jej dawać róże. No, to jest tam drut. Ach, ciekawe, jaką pozę przyjmie. Ładnie, tylko obróć, zrób większe. A jak to się robi? Tam masz taki tablecik na dole w rogu, masz tak? Trzy rodzaje. Że... No, kliknij. Daj. Dobra, już moment. Tu masz, weź i obróć tymi strzałeczkami koło aparatu. I oddal trochę, bo jest za blisko. No i... Tylko kliknij. Całą mi ubiegła. A no to teraz to jest trochę za daleko. Tak, żeby nie było tych lamp widać. O. Tylko może ją bardziej na środek weź.
Moment, zasada trójpodziału. Tak, tutaj fotograf się odzywa. I tak nie wyjdzie. Grób 5 razy. Na 5. No tyle możesz zrobić, no to rób. Raz. Tak. Na dole masz pozostałe ilość. 5 takich samych? No rób tak 5, bo któreś wyjdzie. Ładne. Okej. Okay. A co ci jest? Jakaś niestrawność? Co na tam masa? Co, gdzie ma? Pomarańczowy miał ten nastrójnik jakiś. No właśnie, widziałem. Brak poczucia kreatywności. Dobra, bo oni... Steve, wiesz, to jeszcze jedna rzecz. Bo tu musisz skorzystać. A Julia, jak tam potrzeby? Wszystko okej. Okay. Wszystko okej, okay, dobra. Więc co, potem na miasto cisną? Tak. A ona niech sobie zbierze te dwie skałki. Zanim on się wysiusia, umyje ręce. Tak, teraz Jędrzej steruje. Znaczy Jędrek. Hop. Jest tylko jedna. No to chyba nie tutaj były. Bardziej tam w dół. Albo nie. Były dwie. To zniknęła, no jejku. Życie. Julia oczywiście przez żywopłot przejdzie. To jest pseudo żywopłot. No i teraz też zniknęła. Widzisz, coś się po tej aktualizacji tak, popsuło. No dobra. No dobra, to... M i jedziemy na miasto. Tylko do Wierzbowej idziemy. No. Na globusik. Globusik z drugiej strony. Wierzbowa. Tutaj do parku. Samolot na dole. Się trochę zmieniło. Jędrek nie ogarnia jeszcze. Troszeczkę tylko. Niewiele, ale mimo wszystko chyba. No. Teraz pół godziny wczytywania. Loading. A po co my tutaj w ogóle jedziemy? Poszukać kobiety, która da nam nowy owoc. Rosno owoc, czy jakoś tak to się tam zwie. Nazwę wymyślili, po prostu nie wiem. Dobra. Będziemy... Przy okazji poszukamy pisanek. Bo ja na skałki nie znikną. No dawaj, rzeszty. A, mogliśmy jeszcze tą studnię życzeń wstawić gdzieś. No to już na kolejny odcinek. Dobra, niech jedno szuka skałek, a drugie im się porozglądamy. Ona bodajże z tego, co widziałam na rysunku, jest jakimś takim niebieskiej marynarce i ma jakiś tam z tyłu znaczek. O, jest skałka. Dobra, jest hip-hop. Żaby niech bierze też. Bo to w żabach też są chyba te piosenki. No to żaby widzisz? No nie widzę akurat teraz żaby, ale tylko mówię, że jak będą żaby, to też no je tutaj mamy truskawkę. Tutaj. Lwiej paszczy. No Jędrek nie musi sprawdzać wszystkich roślinek. Nie, ale ja wolę. Truskawka. O, a Steve sobie może powędkować. W sumie to Steve... No możesz to... Ale Julia. A. Jak badaj ryby? Idź na ryby. Woda, a nie ryby. No mówię, woda. Słuchaj, żab. O! A wyskoczyła muzyczka?
No, coś tam zagrało. No to może znalazła jakąś nową. Dobra, potem będziemy sprawdzać. Ponieważ, gdyż aczkolwiek... No, to tutaj nie ma nic, tylko ten. Drugi wielki konar. No to chyba ktoś ciężarny? Klaudia, piosenka dorosła. No chyba nie ma nic więcej. Lichy park. Ale lipa. To rozglądaj się po tym parku, czy tu kogoś nie ma. W niebieskiej marynarce. Z krótkimi włosami. Ale po parku, a nie po tym tutaj. Po parceli, o. Dobra, okej. Ty tam jakaś niebieska idzie. Ale to chyba nie ona. Rena Nie, to nie Sosna. ona. Też nie. Tutaj też nie. Będziemy szukać po całym mieście. No, masakra. Listonosz. No, też potrzebuję pospacerować. O, Dziwczyś Steve głowy. zrobił. Wojownik. Gdzie ona idzie? Lubia? Co ona chce Lubię, gdzie zrobić? idziesz? Lubić coś. A niech sobie pije. Chyba nie ma tej babki tutaj. A trudno. Ją spotkamy, to spotkamy. I ona jest w ciąży! Okej. Będziemy mieć większą rodzinkę. Ona idzie powiadomić Steve'a? Czy mi się wydaje? Nie, szła, ale coś zapomniała. Co ma zrobić? Ja naprawdę nie pamiętam, co miałeś zrobić. Otóż matki mi do baru nie wysyłaj. Nie wysłał mi do baru. Znowu i właśnie coś złowił. To Smaczy smaczne owoc. owoc, fajnie. A niech kwiatki pozbiera, bo może też z tych kwiatków wyjdą pisanki. Gwiazdy patrzcie, zbieraj. Tak, drzewa też może. O, tu masz żabę. O, żaba. Skałka. No to kop. Jeszcze jako wróżba wygra, czy nie, nie? Nie wiem. Nie pamiętam, jak to było ostatnio. Co to za jakaś taka niebieskimi włosami leci? Nadążam, za No, szybko jakbyś wygra. pauzę włączył, to byś nadążył. No dobra. A, Yuki... Yuki. coś tam. Yuki ładna jest, tak myślę, czy by Mikołaj się nie zakręcił później koło niej. No, come on. Chociaż nie jest jeszcze taka ładniejsza. O, coś, tęczowa, ryba tęczowa. Wodę 5 kilo, o kurde. No, później się łapie ryby po 15 kilo. A chyba w trójce było, że nawet można było 100-kilogramową złowić. Żaba liściasta. Czujesz 100 kilogramów w kieszeni? No, czemu nie? O, zrobiona pisanka, ale... Nie było muzyczki? Nie było A muzyczki. wtedy była? Wtedy była... To nową znalazła. Wcześniej. No. Dobra, to Julia. Niech ona powiadomi Steve'a, że jest w ciąży. Niech podejdzie tutaj. Podejdzie, bo tak to nie zrobi. Podejdź On tutaj. musi skończyć łowić. Dobra, miała... O, coś łowi. O! Krowokwiat. Nie. Może owoc. Krowokwiata musimy się wybrać do granitowych. Muszę być to tak wyczyścić. To był ostatni Nie. odcinek. Dobra.
No, Steve Dyer po prostu sobie bardziej tak rozwinął wędkarstwo. Właśnie on na którym ma wędkarstwo? Tak, ja Weź mógłbym to zamieść. powiększ ten. No, come on. Szóstym, No, szóstym. ładnie. Znowu tęczowa. Oj, 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 weź na nią No nie, to wyślij. może najpierw skorzysta jednak. No, nie dam się nim ten. A popatrzymy dalej, jak Steve łowi. Jest to bardzo pociągające. Arcyinteresujące. Widziałeś tam tego rekina? A O, Steve też tęczowa. chyba zgolił brodę, no. Ma taki jednodniowy zarost na Steve, sobie. pochyliłeś się? W ogóle Steve to schudnął. No. O. Sum. Strong. Trąg. 27 kilo, czemu nie? No mówię, no, to chyba tutaj było po stówie później. Steve, kieszeni się potem urwą. O, SMS. Jakub chce, żeby ona przyszła do niego do domu? No chyba nie. Średni poziom wędkowania. Dobra, skorzystałeś już? Dobra, umyj rączki. Weź jej tutaj, już niech podejdzie. No i podejść tutaj. Dobra. Steve w międzyczasie zdobył 7. poziom. Niech tam sobie dalej Tak w ogóle łowi. to wypadało do domu wrócić, bo jest 20. Okej, Niech mu Steve. przekaże wielkie wieści. A ty podziel się jakimi wieściami. Zobaczymy, jak Steve zareaguje na kolejne dziecko. No, tak trochę wyglądało, jakby się nie cieszył. Dobra, niech wracają do domu. Moment. Dobra. Już się Dałeś im, żeby dogadali. wracali? Dałem. Zobacz, co on tam z tą kołyską. No co, wspaniałe Wspaniałe wieści. wieści. Ekstaza po usłyszeniu o nowym członku rodziny. Super. Do domu, Steve. Nie idziemy na wieczór niedźwiedzi, bo potem będziemy mieć zły humor. Ten Jakub się tak narzuca. Julię wysłałeś do domu, a Steve'a nie. Co za kobieta? Jakaś taka nowa. Maria Szpilka, nastolatka. Ładna chociaż? Zobacz na twarz. A, jakby się ją pomalowało. Ale trochę do Julii podobno. Chociaż tak ponoć faceci szukają na podobieństwo matki. Wiesz, siusiu ci się chce? Nie. Porusza z całym biurkiem. Julia spacerkiem, a Steve biega. No bo Julia nie może biegać. Patrz, tu była siłownia. No. A co ty chcesz? A, porozmawiaj z Simem. Dobra, Steve już jest w A, tak w domu. ogóle to Anastazja też ma nową fryzurkę. Teraz się zastanawiam, czy my zrobimy pokój dziecięcy. Przeprowadzić ich. Na razie w kołysce to dziecko będzie, to może być u rodziców. Potem będziesz kombinować. Potem będę wykombinować. Nie chcę ich przeprowadzać, bo mają ładny dom. Jeden z pierwszych, który sama wybudowała. Ostatnio coś innego stwierdziłaś, że trzeba by ich do Niemiec przeprowadzić. Ale już mi się odwidziało. Nie potrafię budować domów na styl niemiecki, a tam trzeba byłoby taki zbudować. No, od prostokąt. Hiszpański mi wyszedł. Od prostokąt. Tak ogólnie to teraz ogarniemy dzieci, wyślemy
wszystkich spać. No. Nagramy jeszcze jeden dzień. Nie martwcie się, nie będzie 25-minutowego odcinka. Ktoś mi tu coś wkręca. Jejku, jak to się tylko ładuje. No, wczytujesz się ty. W ogóle dzieciakom aspiracja się dalej nie spełniła. No co, no rozpuściła włoski. No okej. Na czym ona siedzi? Na... Na wyszukiwarce. Simgoogle. Simule. Dobra, a ty co robisz? To samo. Okej. A lekcje odrobione? No oczywiście, pewnie, że nie. Odpuśćmy tą lekcję. I ty tak samo. A Steve może by to do lodówki powsadzał te ryby. Weź tam najeść na lodówkę. Tym. No raczej nie to piętro. Nie wiem. Poprzerzucaj to do... Jeszcze tu masz obok jedne, a te... Oto daj Juli. Co? O, smoczowo, tak? No, bo zasieje. O, naprawili, że już pojedynczo się nie przerzuca. O, jak super. Dobra, co tam... A Julia to tą nową pisankę. O, bo tak patrzę, co tam jeszcze ma, gdzie, jakie ryby. Ale nie ma. Nie ma. To zobacz u Juli tą pisankę. Wejdź w kolekcję. Tu, no. O, trafiłem. Na sam dół. Nie zdobyła nowej pisanki, co ty? No dobra, ale muzyczka była. To może nie ta. Otwórz tą skrzynkę, no... Od lalki. Aha, tam. Otwórz to. All Gabi, okej. Okay. Tego chyba mamy. Jeszcze tu widzę z kamienne można wydobyć. Wydobyć kamienne. All Gabi, tak? Gdzie ściany musisz, ściany. Powiększ. Jest pierwszy. Gdzie pierwszy? Który? No, tam u góry, no. A jest. Czyli można go przehandlować. Tak, spójrz też na te pisanki u góry. A czy z drugiej strony, przy telewizorze. No. Jędrek i jego... No to się, no jest 10. No zobacz, czy są te, no taka te wszystkie. Jest. No to sprzedawaj. Okej. Okay. Taka też jest. No to sprzedawaj. Okej. Okay. No i tyle chyba. Nie, jeszcze gdzieś w głowie. Dobra. A my mamy krowokwiata, nasionko. To okay. Smoczy owoc to ja już zasieję, bo chyba nie mamy smoczego owocu. Chyba nie, dobra. Sprzątnij te talerze. Do kosza. 30, 40 marnuje simoleonów. Dobra, dobra. Ja wiem, że mam duże rachunki ostatnio płacą. Steve. No serio? No serio. Dzieciaki. Co ty jesz, kochana? No, brzucha marza, jeszcze jesz ciastka na noc. O 23. Dobra. Nie to łóżko.
Dobra. Bo nie ten sim. Właśnie. Anastazja. Spać, bo rano do szkoły. Już tylko... Wyłącz tą muzykę. Jeżeli troszeczkę przyszedł, chyba urósł. Chyba nie. No tam nie widzę. Który, za ile będziemy mieć kolejny trymestr? Nie, to jest bardzo o, tu. Drugi trymestr za 17 godzin. Nie, dopiero wtedy jej urośnie brzuch. Dobra, to stąpni. No. No. No to kliknij je. Ale nie chcesz, bo gdzieś tam to leży, zostawiła. Jak ty jej kazałeś iść, to nie zostawi. No to chyba nie ja jej kazałem iść. Julia, ale po co ty rano idziesz do pracy? Ale sama ją, samą ją wysyłam. Tak, tak, no sama pójdę do pracy, bo... Tylko damy jej, żeby pracowała ciężko, to może jeszcze awans dostanie przed ciążą. Czy przed rozwiązaniem. Dobra, musimy... Oj, 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 weź go na oko. Niech się... Mikołaj, korzystaj. A następnie... Lodówka, współpracuj ze mną. Otwórz. I weź sobie porcję. Anastazja. Też musi do łazienki. No cóż, macie tyle łazienek. No już, już Anastazja, nie krzycz. Jako skwaszona. Otwórz. Dyniowe gnoci. Weź porcję. Ty. Ty idziesz już sam iść, więc okej. Co on chce z Julią? Co chce z Julią? A to weźmy zaraz, najpierw z synem. No dobra, skasuj mu to. Nie, nie, zaznaczaj mu tego, że on tak szybko odrabia lekcje, że nawet nie zdąży do niego dojść. No dobra. Dobra, niech skorzysta. Jakiego? Szafa zasłania. Tak właśnie. Korzystaj. Poranne mdłości. No no. Chyba jednak nie sprzątnęła tego talerza. No dobra. To troszkę zarobimy. Potem Julia niech też sobie weźmie jedzenie. No ja też nie sprzątam talerza. Choinka jasna. Sterowanie w tej sensorze jest tak skomplikowane. Ono nie jest skomplikowane, tylko trzeba potrafić to robić. No niech Julia też później jeść. Julia. 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 No otwórz się lodówka. Odkliknij jeszcze raz. Przeklikałeś. Otwórz. Szybko, bo ona pójdzie tam na dół. Weź porcję. I tak zdążyła na to zejść. Co ona chce z pieniążkiem? Z pieniążkiem? Co zrobić? No to zaznacz jej. Najłatwiej zdobyć. Szczególnie, że idzie do pracy. A ty co? Tak to będziesz chodził, tak? Ojejku, tego umieli to poprawić, nie poprawili. Chyba Juli tyle górus. No. O, brawo, brawo, Steve. Nauczyłeś się w końcu. Nie wiem, czy szafek też w kuchni nie wymieniłam. Dobra, gdzie on idzie? No. No dobra, sekundę mogę sobie zrobić, ale dobra. Zobacz, co on tam potrzebuje. Co on potrzebuje? Napisz mi dobry książek. To weź go, niech pisze coś.
Dobra, Steve. Napisz. Gdzie? A, napisz. Wróć do pisania. Wróć do pisania. Wypały język. To Steve ma być dobra książka. Na którą on do pracy? Kto? Steve. Za dwa dni. Aha. Na zajutro. Ten to się ma dobrze, nie musi codziennie do pracy chodzić. A, dzieciaki, wy tutaj nie gadać, tylko jeść i do szkoły. No, prawie im dobrze idzie. Ja rozumiem, że już wam się nie chce, bo za 5 dni macie urodziny. Dopiero później w dorosłym życiu zobaczycie, jak to jest. Dopiero się nie chce. Mikołaj. Nie, Mikołaj się lubi spóźniać do szkoły. No i poszedł. Okej. A ty na którą? A ty na 9. No ty zdążysz zjeść. Brzuchol już jej urósł? No już jej chyba troszkę. Coś zaczęło rosnąć. Poczekaj, nie zobaczyć. A my mamy pana pokojówkę chyba, tam panią pokojówkę. No kiedyś tam mieliśmy. Kiedyś tam był, ale... Dobra, niech sobie posiedzi. Albo weź te talerze sprzedawaj, pojedynczo. Wyślij w pojedynkę. No. Musi przemulić najpierw. Może no. No ale to jak trzymasz, to nie złapie ci. Tu połóż na ziemi. O. Panie, trafiłeś. No. Trafiłem. Zarabia na tym Julia? Aha, teraz jej się skasują. Weź jej, pracuj ciężko. Moment. Jeszcze nie zdążył przemówić. No i zostawiłeś na podłodze. Dobra. Na ludki. Na ludkach to jest. Pracuj ciężko. No, come on. A Steve jak tam? No, Steve. Pisze. Chodź przez ramię. No, ale mu to dobrze idzie. Aż mu się klawiatura pani, ta czerwona. Na przykład się śmieje. To jest silikonowa. A. Co? Dziś klasę, której uczy się Anastazja, odwiedzi dyrektor. Wszyscy zachowują się najlepiej jak potrafią i nie zakłócają, zakłócają lekcji. Niestety siedzący z tyłu dzieciak postanowił czymś się w nią rzucić. Czy Anastazja powinna to zignorować, czy poprosić ucznia, aby przestał? Zignoruj to. Anastazja nie spuszcza wzroku z tablicy, mając nadzieję, że uczeń z tyłu w końcu przestanie. Czasem tamten wystrzeliwuje kulkę papieru tak mocno, że ta dolatuje aż do stóp nauczyciela. Przynajmniej raz ktoś inny będzie miał kłopoty. Anastazja wygląda jak niewinna i pilna uczennica. Przecież ona jest niewinną i pilną uczennicą. Czaskują. Nie wiem, co oni tak mówią. Może o czymś nie wiemy. Przyspiesz no to jego pisanie. Jeszcze w piżamie to siedzi. No, takie jego prawo. No. Zobacz, ile oni mają znowu kasy. Już im rośnie z powrotem. Jak? Kasy mają mało. 70 tysięcy tylko. To jest dużo. Chciałabym mieć 70 tysięcy. O, Steve skończył rozdział. Nowa kartka. Tak, tak. Jedź dalej. Jest ten czas tak wolno. No nie wiem. Najwidoczniej coś... popsuli. Tak, właśnie. Nowa super hiper aktualizacja. Co, skończyłaś? Steve napisał książkę. Książka została przeniesiona do jego... A chociaż do bestsellera napisałeś, czy jak to tam... Zobacz na tą jego aspirację. A,
Napisał. Dobra, ten Stefan napisze. Dobra, Steve. Bardzo porywający. Napisz. Książkę danego gatunku. A co my tam pisali? No to nie wiem. Napisz więcej opcji. Romans. Dobra. Steve, o, będzie... Steve się ubrał. Steve będzie pisał romans. Ciekawie. Trochę śmierdzi z mój drogi, ale niech tak będzie. W środku jeden. Tylko teraz nie przyspieszaj, bo żebyś nie skasował tytułu. Kochaj mnie raz, niech będzie. To jest romans. No dobra. Jak tam Julia z awansem? Zobacz tam oceny jej. Nie dostanie tego awansu. Może. Powinniśmy z nią iść, to może by dostała. No, byłaby taka opcja, że... To już za późno teraz. Dobra, to ja na odcinku wyjdę z nią. Przynajmniej jeden dzień. No. No zaraz dzieciaki ze szkoły wrócą, zobacz jak tam oni się czują. Uuu, trzeba się pobawić. Przyjdą, to się będą bawić. Ale ci jeszcze przyjdzie czas, więc... To już im zaznasz tam telewizji, nie wyglądają. Dobra, oglądaj kanał. Pogramy dziecięce, no co? No nie sport? No dobra. Oj, jaka jestem wkurzona. No tu usiądź. No spięła się troszeczkę, bo potrzebuje rozrywki. Julia tak samo. No. Tak troszkę. A ten się znudził w szkole. Weź na zaznacz Anastazji, nie wygląda. Wygląda jak aktualny kanał. Okej. Okay. Ale ty ile się będziesz w pracy? Do 18, a i to jeszcze troszeczkę. Weź i niech pracuje normalnie. Dobra, pracuj. Może wyluzować zawsze. Nie, bo jej będzie ocena spadać. No w ogóle to Steve powinien coś na pas grać. W sensie namalować. No, to może najpierw... Nie weźmie prysznic. Nie dostanie nigdy awansu. Chyba skończ. Gdzie ty masz te... O, tutaj. Obraz. Więcej opcji. Obraz. Surrealistyczny. Surrealistyczny duży. Duży. No taka man. A ty co, jedno ubranie masz, chłopie? No to mu się podoba. To mu się podoba, więc... Więc w tym chodzi. Dzieciaki rozbawione. A co ty tam masz? Wyślij zabawnego SMS-a. Spełniła im się ta aspiracja? Wyślij zabawnego SMS-a. Do mamusi nie wyślę. Ile? Ten SMS... Aha, nie. Nie, to obraz tyle. Już się wystraszyłem. A właśnie, jak tam... Zabaw mają na maksa. Siusiu. Jak siusiu? Siusiu i prysznic. Dobra, to... Skorzystaj. To jest prysznic. Teraz tak, ty... Skorzystaj, weź prysznic. Julia. Julia. Ojoj. Niech sobie weźmie jedzenie i przyjdzie tutaj oglądać.
Otwórz. Może to? No. Ryba z frytkami, tak. To jest zdalne i oglądaj film. Diamenty są symetryczne. Tak. Bo Steve, pokaż, co to malujesz. Takiego jeszcze obrazu nie mieliśmy. No to już go właśnie nie kojarzę. Możesz go tutaj powiesić w pracowni, bo pusta ściana obok. Gdzie on polas? No już skończył. No to niech jeszcze jeden maluje, a ten przewieź na ścianę i opraw. Moment, najpierw... Więcej opcji. Czemu? Bo on jest zainspirowany to. Surrealistyczny. Duży. Poprawka. Weź go trochę przesuń bardziej na środek, a nie tak w kącie. Jaj. O. Dobra. A my tymczasem zmierzamy do Julki. O, brzuchol jest? Jest już. A Julia, ty masz też inne ubrania, nie tylko to jedno. Ale to jej się podoba, no. Nie ma sobie pływa. Dzieciaki, niech odrobią lekcje. O, do Steve'a coś dzwoni. O kurde, zepsuła się łazienka. Czekaj, bo... Dzwoniło. A nie, dalej dzwoni. Zobacz, co tam. Moment. Łatwo się odrobił lekcje. Łatwo się odrobił lekcje. Zależy, że zechcesz przyjść na chwilę. Jakub. Co tam coś? Paletą ma. Jaką paletą? Na dymku. No, ale wspaniały obraz. Zaznaczmy. Niech to skończy malować i do toalety. Jest. Górka. Już ten? Się naoglądałaś? Teraz tak, weź prysznic. A ty, mój drogi... Odrobił tę lekcję? Tak. Odpłoś się. Uzyskaj dodatkowe zaliczenie. Dobra, to jeszcze odrabia. I tak samo uzyskaj dodatkowe zaliczenie. Trzeba zaraz skończyć, już prawie 50 minut. Agata Maliniak. Kosmitów? Nie idziemy do kosmitów. Jesteśmy okropni, z nikim się nie chcemy spotykać. No właśnie. Julię, to już trzeba wysłać Julia, spać. Zrób coś. Dla muzyki. Nie śpiewaj. W ogóle ich powysyła już spać. Tak. Niech pokończą te swoje zadania i idą spać. Tylko Steve to jeszcze niech skorzysta z toalety. Tak, skorzystaj. Śpi. Dzieciaczki. Odrobisz. Śpi. A teraz ty będziesz musiał naprawić kibarek. I śpi. Julia już śpi. Steve. A Steve tworzy. Dobra, skasuj mu ten obraz może, bo już bardzo późno. Ale już nie zostało. Aha, dobra. O, krowa kwiata zdechła go na ref maluje. Dobra, Steve jest bardzo nieswój. Bo się zasika zaraz. No dobra, no. Ale już się skasował. Dzieciaki. Dzieciaki jeszcze odrabiają. Dobra, kujonki, kończysz te zadania. Pewne siebie. Dobra, zadanie wykonane. A my się żegnamy, bo oni już idą spać. Tak, moi drodzy, więc wielkie dzięki za uwagę. Tak, nadrabiamy tymi 50 minutami to, że nie było przez te 2 tygodnie znowu odcinków.
Tak, więc jeżeli wam się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasze kanały, dajcie linki do ulubionego, zrobię je znajomym. A tymczasem dzięki za uwagę. No i cześć! Pa!